Witam Was serdecznie na moim kanale. Mamy dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio. A wiecie co to znaczy? Co się dzieje w ten piątek? Jadę na zawody do Racotu, na moje pierwsze w życiu zawody WKKW. Normalnie szok, że ja się na to zapisałam, sama w to nie wierzę, ale jedziemy. Właśnie będziemy teraz się pakować. I tak, na te zawody pakuję tylko w sumie deale, bo Racot jest bardzo blisko mnie i ja nie jadę do hotelu, więc nie muszę pakować siebie na te 3 dni, tylko będę spać normalnie w domu, tu się będę ubierać i tak dalej, ale moja paka, ta nowa fioletowa, będzie oczywiście w Racocie z całym sprzętem, który muszę zabrać, więc teraz Wam pokażę, co zabieram. Plan na dzisiaj jest taki, że jedziemy do stajni, pakujemy się, jedziemy z Dilką i z Mirką, bo Mirka też startuje, do Racotu. W Racocie wsiadamy na konie, bo tam można pojeździć po tym ośrodku, więc wsiadamy na konie. Po jeździe idziemy oglądać cross, bo już jest trasa ustawiona, to co pojadę w niedzielę. I normalnie to będzie moje pierwsze w życiu oglądanie crossu, takie dla siebie, bo tam z szczegółowo to się naoglądałam pełno w pracy, ale takie dla siebie to pierwszy raz, więc Was zabiorę ze sobą i zobaczymy, co będziemy skakać w niedzielę. Bo taka ciekawostka jeszcze dla Was, parkour na zawodach skokowych oglądacie chwilę przed konkursem, macie dosłownie 10-15 minut, aby go obejrzeć i się z nim zaznajomić, natomiast cała trasa crossu jest już dostępna kilka dni wcześniej, 2-3, aby właśnie się nauczyć, bo to jest trasa kilkukilometrowa i po prostu, żeby jej się nauczyć, którą przeszkodę, gdzie trzeba skakać. Także dobra, sorry za tyle mojego gadania, ale się tak ekscytuję i wszystko Wam chcę powiedzieć. Dobra, pierwsza rzecz, w czym jadę ubrana? Dzisiaj jest dosyć zimno, więc ubrałam bluzę ze Spuxa, tą Dark Rose. Breczesy ubrałam te nowe z Cavaliero, co Wam pokazywałam w paczce, która przyszła do mnie od nich w pierwszej paczce. I to są te breczesy, które tutaj mają dziurki, więc są bardzo, bardzo oddychające. Jeszcze w nich nie jeździłam, będę je teraz testować. Na pewno muszę powiedzieć, że bardzo ładnie leżą, bo tutaj są bardzo ładnie dopasowane w talii. Tu jest też mocna guma, więc nie zjeżdżają. Tutaj znaczek Cavaliero, oczywiście lej silikonowy, bo jak może być inaczej, lej silikonowy musi być pełny, więc będziemy je dzisiaj testować i skarpetki jakieś tam różowe ze Spuxa. No, to tyle z mojego ubrania. Teraz tak, co bierzemy na zawody? Sobie zrobiłam tutaj już taką kupkę z tych rzeczy, co mi ostatnio przyszły, bo resztę będziemy pakować w stajni, ale tak, na pewno biorę te nowe gumowe ochraniacze na buty, bo jak będę oglądać cross i parkour, to na pewno będzie błoto, bo trochę padało, więc żeby sobie nie zniszczyć tych butów, silikonowe wkładki od Cavaliero. Biorę też dla Biluni tą lizawkę, która przyszła ostatnio w paczce, aby sobie polizała z nudów, jak będzie stać tam w boksie. Oczywiście czapraki. I tak, biorę dwa czapraczki, które projektowałam i widzieliście już w poprzednim odcinku. I niebieski będzie na skoki, które pojadę w sobotę, czyli jutro, bo w sobotę jadę ujeżdżenie, potem skoki, a w niedzielę cross, więc ten będzie na skoki, a ten mega fioletowy będzie na cross na niedzielę. Bo się ubieram cała na fioletowo, bo już mam taką stylówkę wymyśloną, że to będzie po prostu hicior. Jak będziecie w Racocie i będziecie widzieć całą osobę na fioletowo ubraną, to będę ja. Więc te dwa czapraczki, ogólnie czapraczków teraz będę musiała trochę zabrać. Ujeżdżeniowy, ten biały z Cavaliero, który też przyszedł w paczce, ponieważ na ujeżdżeniowe zawody, znaczy ujeżdżenie musi być biały czaprak obowiązkowo. Ja mam biały czaprak skokowy, ale jego nie mogę użyć, bo mam przecież dwa siodła, drugie ujeżdżeniowe, także ujeżdżenie jadę w siodle ujeżdżeniowym, ale nie trzeba, może też jechać skokowym, jak coś nie ma, a skoki jadę w skokowym. A ten biały skokowy czaprak opożyczam w Werenie, bo ona ma siodło skokowe i nie ma białego czapraka, a biały jest wymagany na ujeżdżenie, także pożyczam go w Werenie. Dobra, to z tych rzeczy to na tyle. A, jeszcze nauszniki granatowe na ujeżdżenie. Jak mówiłam, białych nie lubię. I naklejki Hosenfony, które zaraz przykleimy w stajni na pakę, więc ją trochę ozdobimy. No i w sumie to wszystko z domu, co biorę. Teraz no, do stajni zmierzamy i pakujemy resztę do paki w stajni. Widzimy się zaraz. Dilunia, czy ty wiesz, gdzie ty dzisiaj jedziesz znowu? Gdzie ty jedziesz? Kończę ten obiadek. W sumie jest dopiero za 1,5 godziny, mamy transport, ale już przyjechałam wcześniej, żeby ją ogarnąć, wyczyścić, aby potem już wracać się nie czyścić, uszykować cały sprzęt, zapakować. Matty już swoją robotę zrobił i napakował ładnie siano do siaty.
więc czekamy, aż Dilka zje, ją wezmę do czyszczenia, a potem będziemy już pakować sprzęt do paki. W ogóle pogoda jest straszna, bo zaczęło padać, więc no masakra. Mam nadzieję, że się rozpogodzi, bo jechać cross w ulewie, no to nie fajnie trochę. No. Biorę się najpierw za czyszczenie Dilki. Tutaj już sobie mniej więcej cały sprzęt ułożyłam, co biorę i słuchajcie, tego sprzętu biorę o wiele więcej niż na skoki, no bo tak, na skoki potrzebuję tylko jednych ochraniaczy, a na ujeżdżenie, a na WKKW potrzebuję crossowych, ujeżdżeniowych i potrzebuję skokowych, czyli trzy komplety ochraniaczy tutaj są. Dodatkowo, słuchajcie, jest okropna pogoda, więc trzeba zabrać derki przeciwdeszczową, w nocy ma być 4 stopnie, więc też trzeba je zabrać coś na noc. Więc no pełno tych rzeczy, a i najważniejsze, trzeba wziąć dwa siodła, nie jedno siodło, tylko dwa, tu mam jedno ujeżdżeniowe, tu mam skokowe, bo jadę ujeżdżenie i skoki przecież, więc tego sprzętu jest naprawdę pełno, dwa wędzidła, futerka do ogłowia, bo ujeżdżenie nie można jechać we futerku, a skoki chcę jechać we futerku, więc trzeba zabrać i te wkładki neoprenowe i futerka, normalnie masę rzeczy. I Leila moja już cała lśni, zobaczcie jak się błyszczy, normalnie tak ją wyszorowałam. Dila ma relaks jak zwykle. I co, teraz ją na chwilę odstawię do boksu. W ogóle tak żywa trochę tragicznie wygląda, ale będzie miała koreczki, więc nieważne. Odstawię ją teraz na chwilę do boksu i będziemy pakować przyczepę, czyli moją pakę, która jest w przyczepie. Tutaj ładnie sobie mi podjechali, żebym miała bliżej do pakowania. Bo jak wiecie, pakę mam fajnie w przyczepie zamocowaną, to teraz ten cały sprzęt pójdzie tam właśnie do paki. Sorry, że tak mówię, taka wiecie, nadchu, ale już się spieszę dosyć. Więc dobra, Dilka na chwilę do boksu, a my się bierzemy za pakowanko. No to zaczynamy pakowanko i słuchajcie, ja uwielbiam pakować końskie rzeczy, nie lubię siebie pakować do walizki, chyba że na zawody to lubię, ale końskie rzeczy uwielbiam pakować. No to tak, do paki biorę siodło ujeżdżeniowe razem z popręgiem i na to kamizelka na cross, to jest kolejna dodatkowa rzecz, której nie miałam na skokach. A siodło skokowe niestety mi się tutaj nie zmieści, bo mam tylko na jedno siodło miejsce, więc wezmę do bagażnika, bo i tak będę autem dojeżdżać. Więc dobra, wchodzę do paki, do tego, do przyczepy i ładam siodełko. W ogóle mam tak fajnie tą pakę przymocowaną, że ona mi się bez problemu tutaj otwiera i mogę właśnie tak pakować ją i wyciągać wszystkie rzeczy tak bez problemu tutaj. Więc dobra. Siodło jest, kamizelka niestety na siodło nie wejdzie, więc na razie ją mam tutaj, a potem pójdzie na czapraki. Dobra, idę po resztę sprzętu. Szybko. Dobra, tutaj mam dwa czapraki, bo resztę będę miała w bagażniku, bo w sumie jak tam się mieszczą, to będą. Tutaj mam dla Wereny ten biały skokowy i mam z Matesa granatowy, w którym dzisiaj wsiądę na trening. Więc tutaj do góry je ładnie umieszczamy. I derka polarowa, ta brązowa, w razie deszczu, jakby zmokła, żeby szybko wyschła. Jakby wiało w sumie też, jakby było zimno. Dobra, co jeszcze dobre jest? Torba ze szczotkami, a w niej ochraniaczy numer 1 czarny, w których pojadę cross. Ochraniaczy numer 2 dzisiaj na trening ujeżdżeniowy, bo dzisiaj wsiądę sobie na dealę właśnie w racocie, bo można sobie zrobić trening i wsiądę w siodle ujeżdżeniowym, bo jutro jadę pierwsze ujeżdżenie, więc żeby tak poćwiczyć jeszcze trochę. To tutaj przerzucam te ochraniacze i w ogóle wam powiem jeszcze, że ja nie czyściłam tego sprzętu tak dokładnie jak do Strzegomia, bo po pierwsze niedawno byłam w Strzegomu, więc nawet jako tako jest jeszcze czysty, po drugie miałam taki zawier w tym tygodniu, tyle egzaminów, nauki, studiów i tak dalej, że w sumie już nie zdążyłam, więc jutro przed startem po prostu mokrymi chusteczkami trochę przecieram i starczy. Ochraniacze numer 3, czyli skokowe, które ubiorę na skoki, więc one są trochę w tragicznym stanie, więc ja na pewno będę musiała porządniej wyczyścić. Też je tutaj dajemy. I dwa baciki, skokowy i ujeżdżeniowy. O głowie, bez tych, bez futerek, bo na ujeżdżenie najpierw nie można, potem na skoki zmienię i zapasowy kantar w razie czego i na pierśnik.
derka numer 2, aby założyć na wieczór, bo ma być chłodno. Ona znowu będzie stała w stajni otwartej, namiotowej, więc żeby jej nie było zimno, to też wsadzę tutaj na czaprak do góry, który zmieści. Kask mój, który muszę też wyczyścić, bo jest fuj, to będę to robić przed startem. Muszę wziąć dużo mokrych chusteczek i futerka, żeby potem zmienić. Bagażnik auta spakowany. Zobaczcie, wszystko ładnie powchodziło. Jeszcze zapomniałam wam powiedzieć, że biorę numerki startowe, które też są obowiązkowe. No dobra. I w ogóle muszę wam powiedzieć, że uwielbiam całą tą atmosferę zawodów, jeśli chodzi o takie przygotowanie, takie pakowanie, ten wyjazd, to w ogóle wszystko. Nawet nie sam udział w tych zawodach, to, czy to też jest super, ale właśnie ta cała aura, ta atmosfera, to jest po prostu super. I te emocje. Dobra. Zaraz przyjedzie transport, idę szykować dealę w dereczkę i w ochraniacze transportowe i wyjeżdżamy. Jeszcze szybkie fryty przed wyjazdem w stajennej kawiarence. Dobra. Pyszne. Belgijskie, zapraszamy do Café Rio. Dobra, kochani, siedzę już na koniu. Przepraszam za taki przeskok czasowy, ale jak dojechaliśmy do Racotu, to po prostu było takie zamieszanie. Nagle okazało się, że nie stoimy w stajni namiotowej, tylko w stajni murowanej, co w sumie na dobre nam wyszło. Musiałam iść do biura zapłacić za siano, za w ogóle za starty. No i teraz szybko osiodłałam dealę i idziemy sobie pojeździć na plac, bo niedługo zamykają, więc zobaczymy, jaka dzisiaj dealka będzie. I jestem z Loreną i w sumie razem, nie wiem, jak wam pokazać. O, nasze konie sobie idą. Na razie grzeczne. Zobaczymy, co będzie dalej. Także idziemy jeździć i Mati pewnie będzie mnie tam nagrywał, to wam zaraz wstawię, jak jeździmy. No zrób coś. Zadębuj. Pani Aleksandra, jak się pani czuje przed startami? Dila chodzi mega super, jest taka fajna w pysku, tak jak ostatnio, przez kilka dni. Więc jestem dobrej myśli, bo jest superowa. Ile jeszcze chwilę pojeździć? Czy przewróci się pani na pierwszej przeszkodzie? Nie, jutro nie jest cross, tylko jeszcze nie. Mówię. Trzy razy na tak, przechodzisz dalej. Z
skończyłyśmy już jazdę. Dila była mega kochana i tak samo cudowna na ręce jak przez ostatnie kilka dni. I teraz sobie tutaj przy krosie chodzimy i szukamy naszych przeszkód. Na pewno tamtą będziemy skakać, bo ma białą kartkę. Białe kartki to są nasze przeszkody, więc tamtą na pewno skaczemy. No i sobie tutaj jeszcze z Werą szukamy, co my tu jeszcze skaczemy. A tu jest nasz czworobok, na którym jutro będziemy jeździć ujeżdżenie. Tu jest nasz czworobok, tu się będziemy jutro rozgrzewać. No i w ogóle ta przeszkoda też jest nasza i ja nie wiem, jak ja mam tu skoczyć, skoro to jest od razu nasz sznurek, tak jakby dziwnie. No więc będzie ciekawie na krosie w niedzielę. Powiedz coś. Rozsiadłuję konia. Rozsiad, co robisz? Rozsiadłuję konia. Zobaczcie, jaki mamy twój wypad box, normalnie VIP-owski, jak nie na zawodzie. Nawet jest poidło automatyczne i nie muszę wiadra z wodą zawieszać. Robię koreczki. Nikt nie pytał. Ale chciałeś, żebym nagrała. Nie. Najpierw barkoczyki. Już jest późno. Chwilka, suj się trochę. No suj się. Ej, nie wzięłam schodków, mam tylko wiadro, które jest za niskie. I czy teraz się wstydzisz? 3 godziny później. To jest Filip Dziuba, widzicie kogo ja znam? Filip też lubi konie. Filip, lubię konie. Filip jest, Filip jest początkującym miejscem, ale ja go wdrażam w tym kakao i... Już? Czy jeszcze masz jakieś mądre rzeczy do powiedzenia? Nie. Zrobiłam koreczki, zobaczcie jak dużo mi wyszło. Nawet wyszły, ładnie. Dila sobie tu je siano z siatki. A zobaczymy, jakie super koreczki zrobił znany wszystkim Filip Dziuba. Pozdrawiam. Pokaż swoje koreczki. Nie, ty masz ładniejsze niż ja. Bardziej, lata praktyki. Bardziej profesjonal. Idzie kolacja do Dili. Ej, ale poczekaj, aż ci się do żłobu wsypie. Zobaczcie, jaki full wypad, naprawdę VIP-owski box. Nawet żłób tu jest. Proszę bardzo. O, nic nie widzicie, wiem, bo jest ciemno, ale Dilka już będzie sobie ładnie jadła. A my teraz idziemy do domku, żeby się wyspać na jutrzejsze starty, bo startuje o godzinie 8.45 ujeżdżenie. No i stoimy w takiej wielkiej tutaj stajni. Zobaczcie, jak moja piękna fioletowa paka się prezentuje. Nikt takiej nie ma. No tylko ja mam fioletową, więc od razu wiecie, to moja. Dila, ja sobie jeść kolacyjkę. Co? Filunia. No a my już uciekamy do domu. Kochani, jest 22.30. Dojechałam do domu. Tak, idę się zaraz umyć. Idę sobie uszykować rzeczy na jutro, bo wstaję przed 5, aby dojechać do Raco, tutaj 20 km. Start mam o 8.45, a przed ujeżdżeniem muszę godzinę wcześniej wsiąść, bo Dila potrzebuje dłuższej rozgrzewki, tak żeby, wiecie, wszystko było takie piękne, elastyczne i tak dalej. Więc ja jestem padnięta, mam kilka godzin snu. Także bardzo Was przepraszam, że tak mało Wam dzisiaj pokazałam, ale tak jak mówiłam, po prostu to nie był Strzegom. W Strzegomiu wszystko wiedziałam, gdzie jest, bo tam pracuję. I więc nie było takiego zamieszania, gdzie łaziłam i szukałam, gdzie jest biuro, gdzie jest stajnia, gdzie jest, to wszystko wiedziałam. A tu w tym Racocie nie wiedziałam kompletnie nic, gdzie co jest i było takie zamieszanie i tak mało czasu jeszcze. Więc mam nadzieję, że jutro o wiele więcej Wam pokażę i wezmę Was ze sobą jutro na oglądanie crossu, który będziemy oglądać jutro i będę go jechać w niedzielę. Także no, mam nadzieję, że Wam się mimo to podobało i trzymajcie kciuki za jutrzejsze starty. Wysyłam oczywiście Wam bujaczki i do zobaczonka jutro w kolejnym odcineczku z Racotu.